Do 15 sezonu AC League i Wolf Motorsport GT3 Series zapisało się już więcej osób niż mamy dni w całym roku. Większość z nich w ostatnich tygodniach wzięła udział w prekwalifikacjach do trzeciej z 7 rund sezonu. Był nią jednogodzinny wyścig na torze Circuit of the Americas na platformie Assetto Corsa, który miał miejsce 13 lutego 2020 roku. Ponad setka kierowców rywalizowała równolegle na czterech serwerach Pro, Semi-Pro, AM oraz Rookie. Pierwsze miejsce na serwerze Pro zajął Wojciech Łukaszek w samochodzie Ferrari, który startował z pole position. Na drugim miejscu dojechał Jakub Harkot w Lamborghini w kolorach Triton Racing, który wygrał poprzednią rundę na Silverstone. Trzeci znalazł się Wojciech Bobrowicz w Aston Martinie ekipy Together Esports Racing. Kluczem do wygranej na serwerze Pro okazała się strategia. Jakub Harkot, który startował z miejsca drugiego na ogumieniu soft, objął prowadzenie już na początku wyścigu. U mechaników na obowiązkowy pit stop pojawił się już na 16 z 29 okrążeń. Na postoju stracił kilkanaście sekund więcej niż Wojciech Łukaszek, który jechał na znacznie mniej zużywającym się ogumieniu medium, który zaliczył pit stop dopiero na 25 kółku. Po swoim postoju Jakub spadł na miejsce ósme, a w drodze na podium wyprzedził Damiana Lemparta w Lamborghini, Lukę i Abreu w Ferrari oraz Rafała Szołtyska w Aston Martinie. Po raz pierwszy w sezonie na serwerze Pro pojawili się aż trzej kierowcy samochodów Audi, w tym dwaj zawodnicy zespołu Contact Hunters, Benek i Robertus. Żaden z nich nie miał łatwo. Benek już na początku wyścigu został poszkodowany w zmasowanym kontrataku ze strony kierowców zespołów Actina Pact w dwóch samochodach Lamborghini oraz Lexusie. Walczący o miejsce w środku stawki Robertus stracił nadzieję na dobry wynik w połowie wyścigu, gdy na jednym okrążeniu jego Audi straciło aż 4 pozycje. Na mecie kierowcy Contact Hunters zajęli miejsca 25 oraz 26. Niezwykłym, wartym odnotowania w archiwum X wydarzeniem na serwerze Pro była teleportacja jednego z Lexusów do innego wymiaru, która odbiła się negatywnie na kilku innych kierowcach w pobliżu oraz zdezorientowanych osobach przybyłych na miejsce tuż po incydencie.
po 3 z 7 rund sezonu Evolve Motorsport GT3 Series na prowadzenie w klasyfikacji generalnej kierowców wyszedł Jakub Harkot w Lamborghini, za którym pracują się Abra oraz Wojciech Łukaszek, obaj w samochodach Ferrari. W tabeli drużynowej niezmiennie przoduje formacja Forza Italia PL Esports Team, której kierowcy zajęli miejsca 5, 7 oraz 9, mając po drodze kilka przygód, wliczając nieporozumienia między sobą. Drugie miejsce w tabeli zespołów zajmuje Together Esports Racing w składzie Kamil Putoń, Wojciech Bobrowicz i Rafał Szołtysek w Aston Martinach, a trzecie Actina Pact Black w składzie Jakub Piaścik, Pimpek i Mateusz Tyszkiewicz w Lamborghini. Wyścig na serwerze Semipro zakończył się wygraną Tomka Siwka w Aston Martinie. Jako drugi linię mety przekroczył Maniak DVD w Ferrari. Na ostatnim stopniu podium stanął Mateusz Mazurek w Audi zespołu Chevron Pro, który startował z pole position. Mateusz stracił prowadzenie już na pierwszym zakręcie na rzecz Kocura w SCG zespołu BLK Esports. Kocur nie cieszył się pozycją lidera zbyt długo. W wyniku błędu rywala spadł niedługo później w uszkodzonym samochodzie poza pierwszą dziesiątkę. Kocur spędził prawie cały wyścig na walce z maszyną i próbach odrobienia strat. Szczególnie zaciętą walkę staczył z Audi, które prowadził Debek 007. Obu kierowców rozdzieliły w pewnym momencie wizyty w alei serwisowej, ale w samej końcówce Debek był ponownie tuż za Kocurem. Na mecie obu zawodników dzieliło zaledwie 13 setnych sekundy. Kocur 6, Debek 7. Wyścig na serwerze AM wygrał Shiko w Audi zespołu Guys in Ties. Na miejscu drugim uplasował się Siadły w SCG zespołu Real Horsepower Reloaded. Trzeci był Kacper 9664 w samochodzie Porsche. Do wyścigu na serwerze AM z pole position ruszał Patriot X, który stracił swoją pozycję już przed pierwszym zakrętem.
Na pierwszym zakręcie jego Lexusa spotkała kolejna przykra niespodzianka, a kilka krążeń później kolejny incydent ostatecznie przesądził o losie kierowcy. Na mecie dopiero miejsce 12. Po przygodach rywala prowadzenie objął Drag Ope w Mercedesie AMG zespołu Chevron AM, który utrzymał taką pozycję do okrążenia czwartego. Do ostatnich centymetrów i milisekund wyścigu Drag Ope walczył bok w bok i zderzak w zderzak o najwyższą lokatę poza podium z dwoma innymi kierowcami, Wiśnią 1 oraz Maurycym Sokołem. Miejsce czwarte ostatecznie wywalczył Wiśnia 1 w AMG, do którego Drag Ope stracił 61 tysięcznych sekundy. Na miejscu szóstym ze stratą zaledwie 5 tysięcznych sekundy znalazł się Maurycy Sokół w SCG. Rywalizacja na ostatnim serwerze zakończyła się zwycięstwem Bartka Laskiewicza w SCG zespołu BLK Esports Black, który startował z pole position. Miejsce drugie zdobył Fuxo w Audi zespołu Guys in Ties. Trzeci znalazł się No Name w BMW zespołu Gekon Racing. Dla niektórych wyścig na serwerze Rookie zakończył się właściwie już na pierwszym okrążeniu. Sponsorem na grup głównych w 15 sezonie Acelik jest warszawskie Evolve Motorsport z siedzibą na ulicy Floriana 3/5, twórcy zaprojektowanego i skonstruowanego w Polsce symulatora o 6 stopniach swobody ruchu Evolve Motion Simulator z hydraulicznymi pedałami gazu i hamulca i sprzęgła własnej produkcji, hydraulicznym hamulcem ręcznym własnej produkcji, kierownicą Direct Drive SimCube 2, skrzynią biegów z manualnym i sekwencyjnym trybem pracy oraz trzema 32-calowymi monitorami z rozdzielczością 2K z odświeżeniem 144 Hz. Warsztat Evolve Motorsport podpisuje się również pod licznymi samochodami rajdowymi, w tym jedyną na świecie Toyotą GT86 z napędem obu osi. Dodatkowe nagrody zapewnia zespół X-Pracing, który można zobaczyć w pucharze Renault Clio Europy Środkowej i polskich wyścigach długodystansowych, oraz Sim Solutions, marka akcesoriów do sim racingu tworzona wspólnie z Tomaszem Grycem, kilkukrotnym rajdowym mistrzem Polski różnych kategorii.